Cześć, witam serdecznie, Matej z tej strony. Kolejny dzień, kolejny odcinek z G-Shockiem, seria Street Spirit. Dziś przed nami chyba najciekawsza puszka z zaprezentowanych do tej pory odsłon modeli G-Shock Street Spirit. Dzisiaj G-Shock Metal. Po oktagonie mamy przyszedł czas na G-Shock Metal 5600 SS-1ER. Zobaczmy, jak wygląda zegarek. Jest już przed nami, spójrzcie proszę, GM, czyli G-Shock Metal 5600 SS-1ER, moduł 3229, czyli obsługa standardowej 56. Znowu bardzo ciekawy projekt. Zwróćcie uwagę, since 1983, od 1983 roku. Tutaj jest to bardzo widoczne, bardzo mi się to podoba. Znowu ten element, który się powtarza, shock resist, stalowa szlufka i pewnie po tej stronie 1983. Bardzo ładnie wykonany pasek. Zwróćcie uwagę, on jest dwukolorowy, od wewnętrznej strony jest biały, od zewnętrznej strony posiada taką właśnie naniesioną kolorystykę. Jest taki, bym powiedział, pochlapany farbami różnych kolorów. I w niesamowicie przepiękny sposób ten kleks, te kleksy, które pojawiają się tutaj na panelu przed nim, pozwalają na podkreślenie napisu Casio i właśnie since 1983. Dodatkowo Protection i G-Shock wydają się być wykonane w jednolity ten sam sposób, ale tutaj jakby jest to zaburzone, tak jakby ktoś pędzlem zamachnął się i tutaj poplamił nam cały zegarek. Negatywowy wyświetlacz, oczywiście światło sztuczne, ale wydaje mi się, że dzięki złotej kolorystyce wyświetlanych czcionek ten negatywowy wyświetlacz będzie wyświetlaczem dość czytelnym. No i teraz znowu taki dysonans, znowu negatywowy wyświetlacz. Przecież negatywowy wyświetlacz jest zdecydowanie mniej praktyczny od pozytywowego. Absolutnie się z wami zgadzam. No ale przyznajcie, czy ten projekt w całości nie wygląda fantastycznie? No po prostu taki banał, prawda? No pomieszanie kolorów, gdzieś tam pomaziane paski. No ale czy to nie wygląda super? Czy to jakby ten zabieg, wbrew pozorom bardzo prosty, nie nadaje tym zegarkom nowego wymiaru? Przecież G-Shock Metal jest doskonale znaną serią. Zarówno Octagon, jak i 56. W tym wydaniu Street Spirit, zobaczcie, każdy prezentowany model jest innym modelem, ale prezentuje też, czy przenosi ten świat graffiti w zupełnie inny sposób. Oczywiście elementy są powtarzają się, chociażby to te zabarwienia, ubarwienia, zastosowanie różnej kolorystyki, ale ten naprawdę, powiem wam, super sprawa. No i to, co na przykład odróżnia GM5600 od tego GM2100 SS, którego widzieliście wczoraj, no to tam ten projekt podzielony był jednolicie na połowę. W tej chwili wszystko miesza nam się z tymi kolorami, z tą farbą, którą wykorzystują graficiarze do zdobienia murów czy innych elementów miasta. Jestem ciekaw waszej opinii. No od środka standardowy dekielek. Tutaj szkoda. Szkoda, że nie dzieje się tak, że jeżeli już producent decyduje się na jakąś serię składającą się na przykład z 5 modeli, to moim zdaniem tym jeszcze jednym smaczkiem byłoby rewelacyjne ozdobienie dekielków, co wyróżniałoby je spośród pozostałych standardowych. Mamy tutaj szybki system montażu, demontażu paska. Bardzo ciekawy pomysł. Tutaj to złoto gdzieś tam mija się z kolorem srebrnym, gdzieś następuje taka gradacja kolorów. Bardzo mi się to podoba i muszę przyznać, że bardzo ciekawy projekt. G-Shock Polska, wielkie dzięki. Dziś kolejny dzień z G-Shockiem Street Spirit, kolejny moduł. Jeżeli chodzi o jego funkcjonalność, zapewne będzie identyczna jak w przypadku standardowego GM5600, przepraszam, którego recenzję znajdziecie również na moim kanale. I zobaczmy proszę. Alarm, timer, stopper, koniec. Alarm, wchodzimy sobie w ustawienie alarmu i to jest to, co mówiłem przy pierwszym egzemplarzu Street Spirit, czyli DW5000 SS. Ustawiamy sobie, w tym wypadku również będzie to tylko prawy górny. Tak, na to wygląda, moi mili.
I tutaj zdecydowanie większa czcionka, tak jakoś zdecydowanie bardziej wyraźny ten model jest od tego DW5000SS. Może to jest kwestia takiej mocnego kontrastu, nie wiem, ale wygląda to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Alarm, no to ustawiamy sobie i tutaj znowu ten multi-alarm, jeden multi-alarm, czyli ustawienie miesiąca, tu będzie 12, grudzień albo nic, z drugiej strony ustawienie dnia miesiąca, tylko przypomnę, na przykład takie ustawienie powoduje, że o 12.03 8 dnia każdego miesiąca alarm będzie aktywny. Jeżeli sobie zrobimy tutaj na przykład jedynkę, to tylko 8 stycznia o tej godzinie alarm będzie aktywny. Jeżeli sobie przejdziemy i tutaj zrobimy kreseczkę, ustawimy na tak zwane 0 po 31, to znaczy, że przez cały miesiąc styczeń o 12.03 alarm będzie aktywny. No i możemy wrócić do ustawienia takiego, będzie to alarm dzienny, tutaj muszą być uciekło mi kreseczki i wtedy każdego dnia o godzinie 12.03 alarm będzie aktywny. I to samo, zapisujemy i powrót do timekeepingu. To samo było w DW5000SS. Timer, cyk. I mamy godziny, minuty, sekundy i auto. Zobaczymy, cóż to auto oznacza. Zapisujemy. Startujemy. Auto powtarzanie. Czyli repeat będzie nam timer, czyli zapętlenie timera. Zatrzymujemy, resetujemy. Przepraszam, właśnie. I teraz tak. Znowu timekeeping, alarm, timer, stopper. Tutaj w stopper się nie uda wejść. Prawy górny, start, stop, reset, start, split time. Uwalniamy split time, stop, reset, start. Pierwszy finisz 1.92, drugi finisz, odczyt drugiego finiszu i reset. I powrót do wskazywania czasu, czyli timekeepingu. Ale tutaj zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Mamy tutaj alarm, a okej, prawy przycisk górny. Zobaczcie proszę, alarm aktywny, sygnalizacja pełnej godziny aktywna, alarm i sygnalizacja pełnej godziny aktywne i nieaktywne. Ciekawe, czy jest możliwość przeprowadzenia testu alarmu. Prawy dolny będzie odpowiedzialny za podświetlenie. Czy się uda? No, w tym wypadku chyba nie ma takiej możliwości. Ale prawy górny przycisk służy za aktywację i dezaktywację alarmu. Przymierzę jeszcze zegarek. Oczywiście musicie pamiętać, i dla mnie to jest ogromnym plusem, że metalowe czy stalowe bezele zwiększają ciężar zegarka. I ja osobiście, dla mnie jest to absolutnie na plus. To jest taki bardzo uniwersalny projekt, bardzo unisexowy bym powiedział, więc absolutnie każdy może cieszyć się. I tak jak kolor niebieski nie jest moim kolorem ulubionym, tak to jest chyba pierwszy projekt, z jakim mam do czynienia, w którym niebieski przeplata się z kolorem złotym i srebrnym. I myślę, że to zestawienie złota i koloru niebieskiego, przepraszam, jest wyjątkowo udane. Stalowa szlufka. Jeden rząd otworów, since 1983, po prostu G-Shock. Za chwilkę pokażę Wam podświetlenie, liczę na Wasze suby, komentarze, opinie. G-Shock Polska, wielkie, wielkie dzięki. Na jutro został nam już tylko jeden egzemplarz G-Shocka z serii Street Spirit, tak więc stay tuned. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!